Lasst uns aus dem Hebräerbrief einen Abschnitt lesen, Hebräer 12. Przeczytamy urywek z listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału. Wir lesen Hebräer 12, Vers 1 bis 17. Przeczytamy list do Hebrajczyków, 12 rozdział, od 1 do 17 wiersza. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią za łzami zabiegał. Der Brief an die Hebräer ist geschrieben an Christen aus den Juden. Ten list do Hebrajczyków został napisany do chrześcijan, którzy pochodzili z Żydów. Die Christen mussten daran erinnert werden, dass das, was im Alten Testament von Gott festgelegt war, nur ein Schatten war. I owi chrześcijanie musieli tutaj otrzymać to przypomnienie, że wszystko to, co zostało przez Boga podane w Starym Testamencie, to było tylko w zasadzie takim cieniem. Das macht Hebräer 10, Vers 1 deutlich. To dobitnie pokazuje pierwszy wiersz 10 rozdziału tego listu do Hebrajczyków. Gott ist souverän, sich unterschiedlich zu offenbaren. Bóg jest w swojej istocie suwerenny i on może w różnorodny sposób siebie samego objawiać. Eine gewaltige Offenbarung ist die Schöpfung. Potężnym objawieniem jego istoty jest całe otaczające nas stworzenie. Aber Gott in seiner Souveränität hatte ein Volk aus allen Völkern herausgenommen, Israel. Ale Bóg w swojej suwerenności wybrał kiedyś ze wszystkich narodów, jakie żyły na ziemi, jeden naród, którym był Izrael. Hatte ihnen ganz besondere Gesetze gegeben.
darował im szczególnego rodzaju przepisy, ganz besondere Verheißungen geschenkt. Podarował im szczególnego rodzaju obietnice, hatte ihnen den Priesterdienst gegeben. Darował im również też i służbę kapłańską. Glaubende in der damaligen Zeit haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Wierzący w tamtych czasach oglądali również też chwałę Bożą. Beispiel David, Psalm 27. Na przykład możemy podać Dawida, który zapisał to w Psalmie 27. Eines habe ich von Jehova erbeten, nach diesem will ich trachten, zu wohnen im Hause Jehovas alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit Jehovas und nach ihm zu forschen. Psalm 27, wir lesen einmal den Vers. To jest Psalm 27, czwarty wiersz. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana, by odwiedzać świątynię Jego. Er hat etwas empfunden, dass da, wo etwas von Gott sichtbar wird, immer Herrlichkeit sichtbar wird. On to wyraźnie odczuwał, że to, co było widzialne, zobrazowane w postaci tej świątyni, to zawsze zawierało chwałę Bożą. Dann gab es eine weitere Offenbarung der Herrlichkeit Gottes in der Person seines Sohnes selbst. A następne objawienie chwały Bożej zostało pokazane w osobie Jego własnego Syna. Und das ist der Inhalt der ganzen Bibel, der Inhalt auch des Hebräerbriefes. I taka jest też treść całej Biblii i taka jest treść też tego listu do Hebrajczyków. Seine Person, aber auch sein Dienst werden vorgestellt. Zostały tam w tym liście przedstawione jego osoba i jego służba. Aber es gab für die Christen damals Druck von außen. Ale dla tamtejszych chrześcijan nastały czasy, w których oni przeżywali uciski z zewnątrz. Und jetzt mussten sie gestärkt werden auf dem Glaubensweg. I to dlatego oni musieli otrzymać wzmocnienie na drodze wiary. Ja. Hebräer 10, Vers 34 zeigt, dass sie den Raub ihrer Güter mit Freuden auf sich genommen hatten. Hebrajczyków 10, rozdział 34, wiersz wyraźnie nam pokazuje, że przyjęliście z radością nawet grabież własnego mienia waszego. Was würden wir machen, wenn man uns die Wohnung wegnehmen würde? Co my byśmy uczynili, gdyby ktoś nam zabrał nasze mieszkanie? Das Auto wegnehmen würde. Zabrałby nasz samochód. Das Geld wegnehmen würde. Zabrałby nasze wszystkie pieniądze. Die Gläubigen, die Christen aus den Juden haben das mit Freuden auf sich genommen. Wierzący, którzy pochodzili z Żydów w tamtych czasach, przyjęli te uciski z radością. Wie groß, wie lebendig muss der große Gott vor ihren Herzen gestanden haben. Jak wielkim i jak żywym musiał stać Bóg przed ich sercami. Aber sie standen in der Gefahr, jetzt müde zu werden. Ale oni znaleźli się w niebezpieczeństwie, że z powodu tych ucisków będą zmęczeni. Und wir stehen auch in Gefahr, müde zu werden. Również i my jesteśmy w tym niebezpieczeństwie zmęczenia się na drodze wiary. Gerade wenn die Übungen anhalten. A szczególnie wtedy, jeżeli jakieś doświadczenia dłużej trwają. Dann zeigt der Schreiber ihnen nicht nur die Person des Herrn. I wtedy pisarz tego listu nie tylko pokazuje im osobę Pana, sondern sagt in Hebräer 10, Vers 32 bis 39, dass sie ihre Zuversicht nicht wegwerfen sollen. Ale właśnie w tym 10 rozdziale od 32 do 39 wiersza pokazuje im, że w żadnym wypadku nie powinni wyzbywać się swojej pewnej nadziei. Er sagt, Freunde, ihr seid im Glauben angefangen. Marschiert weiter so. On im mówi, radujcie się i w tej wierze dalej maszerujcie do przodu. Er zeigt in Kapitel 10, dass der Weg immer durch Glauben gekennzeichnet war. On im pokazuje w tym 10 rozdziale, że droga ta zawsze jest ucharakteryzowana wiarą. Unterschiedliche Glaubenshelden werden vorgestellt. I tu w tym rozdziale przedstawieni są różnorodni bohaterowie wiary.
und es wurde deutlich, dass ihr Glaube sichtbar wurde in schwierigen Umständen. I dobitnie jest to pokazane, że ich wiara dobitnie się objawiła akurat właśnie w tych trudnych okolicznościach. Und jetzt kommt in Kapitel 12 erster Abschnitt die Person des Herrn Jesus wieder vor uns. I w tym 12 rozdziale, w pierwszym urywku, szczególnie przedstawiona jest naszym oczom osoba Pana Jezusa. Sie sollen nicht bei den Glaubenshelden stehen bleiben, sondern auf den Herrn Jesus sehen. A więc to oznacza, nie mieli oni zatrzymać się tylko patrząc na tych bohaterów wiary, ale mieli też i swój wzrok skierować na Pana Jezusa. Das ist das, was wir im Lied zum Ausdruck gebracht haben. To jest również i to, co my wyrażaliśmy też i w naszej pieśni. Davon haben wir auch im Gebet gesprochen. I o tym również też mówiliśmy w modlitwie. Der Abschnitt beginnt mit einem deshalb. Ten urywek 12 rozdziału rozpoczyna się od tego słowa przeto. Somit ist klar, der Gedanke von Kapitel 11 wird weitergeführt. I to oznacza, że te myśli zawarte w 11 rozdziale w 12 po prostu są kontynuowane. Er fasst die Glaubenszellen zusammen in einer Wolke von Zeugen. I on wszystkich tych bohaterów wiary obejmuje tutaj jednym określeniem obłok, wielki obłok świadków. Und es ist eine große Wolke. Jest to naprawdę wielki obłok świadków. Es sind viele, die er genannt hat in Kapitel 11. Wielu jest właśnie takich, których on wymienił w tym 11 rozdziale. Manche sind persönlich genannt worden. Niektórzy z nich zostali osobiście tutaj z imienia wymienieni. Bei manchen werden nur die Taten beschrieben. W przypadku niektórych innych zostały wzmiankowane tylko ich czyny. Zum Beispiel, dass sie der Löwen Mäuler verschlossen. Na przykład takie określenie jest, że oni pozamykali paszcze lwów. Naturalnie możemy tu pomyśleć o przyjacielach Daniela. Das waren alles Männer und Frauen, die sie kannten aus ihrer Geschichte. I wszystko to byli mężowie i niewiasty, których oni wszyscy znali z historii swojego narodu. Aber es ist eine Wolke. Ale to teraz, w tym momencie, to już tylko był obłok. Es ist gewissermaßen wie so eine Morgenwolke. To można powiedzieć jak taka poranna mgła. Wenn die Sonne an Kraft gewinnt, gdy słońce rozwinie swoją moc rozgrzewania, to ta mgła znika. Die Wolke von Zeugen, sie hat die Gläubigen umgeben. I ten obłok świadków otaczał wszystkich wierzących. Ein Lebensbild wurde neben dem anderen aufgerichtet. Jeden obraz życia postawiony obok drugiego obrazu życia. Aber jetzt sagt er, lasst uns. Ale potem on tutaj wzywa nas, teraz my chciejmy. Von den einzelnen Bildern geht er jetzt zu der Wirklichkeit Jesus Christus über. I on przechodzi z tych pokazywania poszczególnych obrazów tych bohaterów wiary na osobę Pana Jezusa. Und das ist ja ein kennzeichnender Ausdruck des Hebräerbriefes, lasst uns. To jest właśnie też ten charakterystyczny zwrot tego listu do Hebrajczyków, chciejmy albo zacznijmy. Die Christen aus dem Judentum kannten das Wort gut, du sollst. Chrześcijanie pochodzący z żydostwa, oni bardzo dobrze znali podobne określenie, ty powinieneś. Aber jetzt geht es darum, lasst uns. Ale teraz chodzi o to, żebyśmy chcieli. Da motiviert man sich gegenseitig für die Sache des Herrn. Chodzi o to, abyśmy się wzajemnie motywowali do działania w sprawie Pana. Das haben wir heute genauso nötig wie damals. I my w dzisiejszych czasach dokładnie tak samo tego potrzebujemy, jak i chrześcijanie w tamtych czasach. Es gibt so viele Punkte, wo man niedergeschlagen werden könnte. Bo jakże wiele jest punktów wokoło nas, które mogłyby spowodować, że bylibyśmy tak bardzo przygnębieni. Bei dem einen ist Krankheit. W przypadku jednych może być to choroba. Beim anderen sind's Probleme in der Arbeit. W przypadku innych to mogą być problemy w pracy. Not in der Familie. Jeszcze u innych to mogą być różne biedy w rodzinie. Wir müssen uns allen Nöten stellen. I my musimy stanąć naprzeciwko tych wszystkich bied. Aber wir werden ermutigt, hier auf den Herrn zu blicken.
Ale ci wierzący byli zachęcani do tego, aby odwrócili swój wzrok od tych okoliczności i patrzyli na Pana. Aber jetzt gibt's zwei Voraussetzungen, um auf den Herrn zu blicken. Ale zostały wymienione też i konieczne dwa warunki, aby móc spojrzeć na Pana. Natürlich kann das nur ein Gläubiger auf den Herrn blicken in dem Sinn. I naturalnie w tym sensie to tylko człowiek wierzący może w ten sposób spoglądać na Pana. Aber hier schreibt der Hebräerbriefe, der Schreiber des Hebräerbriefes uns zwei Punkte auf. Das eine ist die Bürde und das andere ist die Sünde. I ten pisarz tego listu do Hebrajczyków właśnie wymienia dwie rzeczy, które należy odłożyć, a mianowicie wszelki ciężar i grzech. Was Sünde ist, ist klar. Jeśli chodzi o grzech, to to na pewno jest to dla nas jasne. Somit muss Bürde etwas anderes sein. A więc to oznacza, że też wszelki ciężar musi być czymś innym niż grzech. Was ist Bürde? Co to jest ciężar? Eine unnötige Belastung. Jest to coś, co jest niepotrzebnym obciążeniem. In diesen Versen 1 bis 3 geht es ja um den Wettlauf. Bo w tych wierszach od 1 do 3 chodzi właśnie o bieg na bieżni, sportowca. Da geht es um Schnelligkeit. I w tym przypadku zawsze chodzi o rozwinięcie największej prędkości. Da geht es um Ausdauer. I w tym przypadku również chodzi o wytrwałość. Und wenn die jungen Freunde einen sportlichen Wettbewerb bestreiten? I jeżeli nasi młodzi przyjaciele uprawiają jakiekolwiek sporty, dann kommt keiner auf den Gedanken, dicke Schuhe anzuziehen oder einen Rucksack aufzubinden. To z pewnością wiecie, że nikt nie wpadnie na taki pomysł, aby założyć na takie zawody buty z grubą podeszwą albo na plecy wrzucić plecak. Genauso ist in unserem geistigen Leben. Dokładnie tak samo sprawa wygląda w naszym duchowym życiu. Marta meinte es sehr gut mit dem Herrn. Marta meinte es sehr gut mit dem Herrn. Marta również też i miała bardzo dobre zamiary w stosunku do Pana. Da kamen 13 Männer. Bo przecież do jej domu przybyło 13 mężów. Hatten wahrscheinlich einen langen Fußweg hinter sich. Hatten wahrscheinlich einen langen Fußweg hinter sich. Prawdopodobnie mieli za sobą długą drogę i to pieszo. Da musste natürlich was auf den Tisch. I to było rzeczą naturalną, że ona pomyślała, że musi coś postawić na stole. Sie wollte das auch gerne machen. I jakże chętnie chciałaby to uczynić. Aber sie überzog. Sie wollte zu viel machen. Ale ona, mając takie dobre zamiary, chciała zbyt dużo uczynić. Denn er sagt schließlich, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Dlatego, że Pan na koniec jej musiał powiedzieć z wyrzutem, że ty troszczysz się i starasz o wiele rzeczy. Sorgen können eine Bürde sein. Właśnie tego rodzaju troski mogą być ciężarem. Eine Bürde, die uns hindert, die Herrlichkeit des Herrn Jesus anzuschauen. To jest ciężar, który nam przeszkadza, aby oglądać chwałę Pana Jezusa. Als der Jesus von der Verbreitung der Botschaft spricht. Gdy Pan Jezus opowiadał o tym rozpowszechnianiu dobrej nowiny, und der vierfache Acker uns vorgestellt wird. I podaje nam te podobieństwo o czterech rodzajach roli. Da spricht er auch von einem Herzenszustand, wo die Sorgen des Lebens den Samen ersticken. To też w przypadku jednej z tej roli mówi o stanie serca człowieka, w którym to troski tego życia zagłuszają wzrost ziarna Ewangelii. Es ist sicherlich keine schlechte Sache, wenn man einen Garten hat. Z pewnością to nie jest zła rzecz, jeżeli ktoś ma ogród. Aber wenn ich nur noch an den Garten denke, ale jeżeli będę tylko w moim życiu myślał o tym ogrodzie, wenn das meinen geistigen Lauf blockiert, i jeżeli ten ogród będzie blokował mój bieg we wierze, oder auch nur hindert, albo będzie mi przeszkadzał, dann ist das eine Bürde. To wtedy ten ogród jest dla mnie ciężarem. So gibt's verschiedene Möglichkeiten, was eine Bürde sein kann. I tak na pewno wiecie, że w życiu mogą być różne rzeczy, które mogą stać się dla nas tego rodzaju ciężarem. Er sagt ja auch, jede Bürde ablegen.
Mówi tutaj do nas, wszelki ciężar mamy odłożyć. Wir müssen den Herrn fragen, was Bürden in unserem Leben sein können. A to oznacza, że powinniśmy Pana zapytać, co w moim życiu może oznaczać właśnie takie określenie ciężar. Mit zunehmendem Alter kann manches auch eine Bürde werden. Również też w przypadku przybywania lat życia niejedna rzecz może stać się tego rodzaju ciężarem. Dann müssen wir unser Verhalten ändern. I wtedy okazuje się, że musimy zmienić nasz sposób postępowania. Der nächste Punkt ist Sünde. Ale następnym punktem jest grzech. Sünde ist Auflehnung gegen Gott. Grzech to nic innego jak bunt przeciwko Bogu. 2. Korinther 10 sagte, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, zawiera taki wiersz, że my musimy wszelką myśl wziąć pod panowaniem myśli Chrystusowych. Sind also nicht nur schlechte Taten? A więc to oznacza, że to nie tylko są złe czyny, grzech, nicht nur schlechte Worte, nie tylko złe słowa, sondern auch die Gedanken. Ale również też i myśli. Man kann sagen, der erste Gedanke ist vielleicht noch keine Sünde. Można by powiedzieć, że pierwsza myśl to jeszcze nie jest grzechem. Denn die Gedanken kommen ja blitzartig. Dlatego, że jakże często tak jest, że myśli przelatują jak błyskawica przez naszą głowę. Aber da müssen wir uns davon abwenden. Ale jeżeli taka myśl grzeszna przeleci, to musimy się od niej po prostu odwrócić. Sonst wird's Sünde. Bo jeżeli ją będziemy rozważać w sercu, to stanie się grzechem. Ähnlich ist mit den Augen. Dokładnie tak też i sprawa wygląda z naszymi oczami. Schlagartig siehst du was. W zaskakujący sposób jakiś obraz pojawia się przed naszymi oczami. Und wir müssen uns abwenden. I wtedy od nas to zależy, czy się odwrócimy. Musimy się odwrócić. Sonst blockieren wir unsere Sicht auf den Verherrlichten. Bo inaczej będziemy sobie blokowali nasze spojrzenie na tego, który jest uwielbiony. Z tymi problemami wszyscy się stykamy. To nie jest tylko temat dla młodych ludzi. Nie, to do śmierci pozostanie dla nas wszystkich sprawą ciągłego ćwiczenia się. Die Sünde ist leicht umstrickend. A jak czytamy tutaj, grzech jest takim, który nas łatwo usidla. Das ist nichts Schweres, ist keine Kette. Es ist keine Kette. Nie jest to łańcuch. Es ist vielleicht wie ein kleiner Faden. Jest to może jak taka cienka nić. Wenn ein kleiner Faden um meine Handgelenke geschnürt würde, könnte ich ihn sofort zerreißen. Jeżeli by ktoś cienką nić przewiązał przez moją dłoń, to łatwo mogę ją zerwać. Aber wenn das immer und immer wieder rumgewickelt würde, einmal käme der Zeitpunkt, ich könnte mich nicht mehr befreien. Ale gdy pozwolę, żeby cienka nić ciągle na nowo była wokoło mojej dłoni owijana, to nadchodzi taki punkt czasowy, w którym już nie będę mógł tej ręki poruszyć. Das meint der Schreiber hier. To właśnie ma na myśli pisarz tego listu. Man sagt, da ist doch nichts bei. Da ist nichts bei. Da ist doch nur eine Kleinigkeit. Mówi się, że przecież coś takiego to nic złego, to taka drobnostka. Nein, sie blockiert uns ständig dann. Nie, jeżeli pozwolimy, to będzie nas to już na stałe blockować. Dann lasst uns mit Ausharren laufen. I dalej czytamy, biegnijmy z wytrwałością w wyścigu. Zdaje się, już wczoraj przypominaliśmy sobie to miejsce z drugiego listu do Tymoteusza. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bóg nie darował nam ducha bojaźni, ale miłości i roztropności. Zu Philadelphia sagte er, du hast eine kleine Kraft. Do zboru Filadelfii czytamy w liście, w objawieniu, ty masz małą siłę. Paulus sagt in 2. Korinther 10, das Reich Gottes besteht in Kraft.
A Paweł napisał w drugim liście do Koryntian, 10 rozdziale, Królestwo Boże opiera się o siłę, o moc. Christentum ist nicht was Verstaubtes, etwas Starres. Chrześcijaństwo to nie jest coś, co jest rzeczą zakurzoną i nieruchomą. Nein, etwas Dynamisches. Nie, chrześcijaństwo jest rzeczą dynamiczną. Ausharren macht deutlich, dass es ein Dauerlauf ist, ein Marathonlauf ist. Jeżeli mowa tutaj jest o wytrwałości, to oznacza, że tu mowa jest o biegu na większą odległość, o maratonie. Ein besonderes Kennzeichen der Apostel war das Ausharren. Szczególną cechą życia apostoła Pawła było to, że on właśnie był wytrwały. Begeistert anzufangen ist eine Sache. Rozpocząć jakąś rzecz w wielkiej euforii, to jest jedna sprawa. Aber kontinuierlich dranbleiben, das ist eine andere Sache. Ale pozostać, aby to kontynuować ciągle, to już jest druga sprawa. Der Wettlauf liegt vor uns. A więc ten bieg na bieżni teraz jest przed nami. A okazuje się, że nie jest to tylko rzecz dla mężczyzn. Nein, ob wir Männer oder Frauen sind, jung oder alt sind, jeder ist in diesen christlichen Wettlauf gestellt. I czy to mężczyźni, czy niewiasty, czy młodsi, czy starsi, każdy jest postawiony na swojej własnej bieżni życia. Und wo sollen wir jetzt hinschauen? I teraz na co mamy spoglądać? Wir können auf die Zuschauer schauen. My możemy zwrócić uwagę i patrzeć się na publiczność. Im Stadion gibt's meistens Zuschauer. Im Stadion gibt's meistens Zuschauer. W stadionie w większości przypadków jest dużo obserwatorów. Hier sehen wir nichts von Zuschauern. Ale tutaj nie czytamy o tym, abyśmy patrzyli na tą publiczność. Sollen wir die einzelnen Glaubenshelden betrachten? A czy mamy może spoglądać na pojedynczych bohaterów wiary, o których poprzednio była mowa? Wir können sie betrachten, sollten sie auch betrachten. Tak, mamy ich bieg życia rozważać. Aber sie können uns nicht die Kraft geben, um selbst den Wettlauf zu bestreiten. Ale oni nigdy nie mogą nam dać siły, abyśmy kontynuowali nasz bieg. Die Blickrichtung ist hinschauend auf Jesus. Nasze ukierunkowanie w spojrzeniu to jest właśnie patrząc na Jezusa. In ihm ist ja die Rettung. W nim mamy nasze zbawienie. Die Rettung im Hinblick auf die Ewigkeit, die Rettung im Hinblick auf jede Glaubensschwierigkeit. Chodzi o wyratowanie i zbawienie wieczne, ale również też i wyratowanie z każdej trudności naszego życia. Er hatte viele Herrlichkeiten schon vorgestellt in Verbindung mit dem Herrn Jesus. I pisarz tego listu już wiele wspaniałych cech i chwały przedstawił, która dotyczy Pana Jezusa. Jetzt sagt er, er ist auch der Anfänger und Vollender des Glaubens. Ale teraz on mówi, że on jest tym, który rozpoczął i ten, który dokańcza wiarę. Er ist natürlich als Mensch nicht der Erste, der im Glauben seinen Weg ging. On oczywiście jest tym pierwszym człowiekiem, który we wierze szedł. Aber er ist der Anführer. Ale on również dla nas jest przywódcą. Er ist der, der in allem den Vorrang hat. On jest tym, który we wszystkim stoi na pierwszym miejscu. Er ist der Vornehmste. On jest tym najwspanialszym. Ja, der Herr ist auch im Glauben seinen Weg gegangen. Tak, Pan również i we wierze szedł swoją drogą. Aber als einziger ist er auch der Vollendete. Ale on jest jedynym tym, który może być określony jako ten, który dokończył. Die alttestamentlich Gläubigen werden noch zukünftig vollendet werden. Das hat er im 11. Kapitel gezeigt. Im 11. Kapitel. Ci starotestamentowi wierzący przedstawieni w 11 rozdziale są tego rodzaju ludźmi, którzy dopiero w przyszłości będą tymi, którzy swój bieg dokończą, będą dopełnieni. Aber Christus ist schon vollendet worden. Ale Chrystus już jest dopełniony teraz. Hebräer 2, Vers 9 hatte er gesagt. W
Hebrajczyków w 2 rozdziale, w 9 wierszu możemy o nim przeczytać, dass wir jetzt Jesus sehen mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Że my teraz możemy widzieć Jezusa chwałą i czcią ukoronowanego. Und welch eine massive Motivation geht von dieser Sache aus. Jakaż potężna motywacja właśnie wypływa z tej osoby dla nas. Er, der hier auf der Erde den letzten Platz bekommen hat von uns Menschen. Bo ten, który tutaj na tej ziemi otrzymał ze strony naszej ludzi ostatnie miejsce w społeczeństwie, najniższe miejsce, on teraz przebywa w tej promieniującej chwale Bożej. Und so wird Gott dafür sorgen, dass zum Endpunkt alles Herrlichkeit sein wird im Leben der Glaubenden. I też Bóg o to się postara, aby tym punktem końcowym w życiu każdego wierzącego była właśnie ta sama chwała. Er hat auch deutlich gemacht, dass der Weg des Herrn durch Schande gekennzeichnet war. Dobitnie tu to pokazuje, że droga naszego Pana była ucharakteryzowana hańbą. Wie viel Negatives hat man ihm an den Kopf geworfen? Jakże wiele negatywnych rzeczy zarzucano mu. Und er hat nicht sein Augenmerk darauf gerichtet. A Pan nigdy nie zwrócił swoich oczu na to, sondern auf die vor ihm liegende Freude. Tylko zawsze patrzył na tą radość, która przed nim znajdowała się. Er hat zukunftsorientiert gedacht und empfunden. On myślał zawsze zorientowany na przyszłość. I on tak też postępował. Er wusste um die wunderbare Freude, die es bereiten würde, wenn er als der Sieger von Golgatha in den Himmel zurückkommen würde. On wiedział o tej ogromnej radości, jaka będzie jemu, zwycięzcy z Golgoty, w chwale niebios przygotowana. Und deshalb hat er nicht nur die Schande für nichts geachtet. I to właśnie z tego powodu on nie baczył na jego hańbę, sondern er hat auch das Kreuz erduldet. Tylko wycierpiał krzyż. Das Kreuz, das wir betrachten durften. Ten krzyż, który mogliśmy rozważać. Mit seiner ganzen Schrecklichkeit. Który zawiera całą paletę tej okropności. Jetzt wird er gezeigt als derjenige, der sich selbst zu Rechten Gottes gesetzt hat. I teraz nastał taki czas, w którym on mógł sam usiąść na prawicy tronu Bożego. Kraft seiner eigenen Person ist er in den Himmel gefahren. On w mocy swojej własnej osoby wstąpił do nieba. Kraft seiner eigenen Person hat er sich zu Rechten Gottes gesetzt. I w mocy swojej własnej osoby on usiadł na prawicy tronu Bożego. Er ist nicht nur der Mensch gewordene Sohn Gottes. On nie tylko był tym Synem Bożym, który stał się człowiekiem, sondern er ist auch derjenige, der in Ewigkeit Gott bleibt. Ale on również jest i tym, który po całą wieczność pozostanie dalej Bogiem. Noch einmal werden wir aufgefordert, den Herrn zu betrachten. Jeszcze raz w tych wierszach jesteśmy wzywani, abyśmy rozważali i pomyśleli o naszym Panu, der so großen Widerspruch erduldet hat. Który zniósł od grzeszników tak wielkie sprzeciwy wobec siebie. Psalm 88 sagt schon, oftmals haben sie mich bedrängt von Jugend an. Psalm 88 zawiera taki wiersz, jakże często oni mnie uciskali, począwszy od młodości mojej. Von Jugend an war der Jesus der Feindschaft der Menschen ausgesetzt. Bo od młodości swojej Pan Jezus był wystawiony od razu na wrogość otaczających ludzi. In seinem Dienst hat man gesagt, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Co do jego służby, to ludzie go nazwali przyjaciel celników i grzeszników. Ein Fresser, ein Weinsäufer. Nazwali go żarłok i pijak wina. Abgestempelt als denjenigen, der einen Dämon hatte. Nawet odciśnięto na nim pieczęć jako ten człowiek, który byłby pod działaniem demonów. Ja, man hat ihm großen Widerspruch entgegengebracht. Jakże wielkie sprzeciwy musiał wycierpieć ze strony ludzi. Wenn wir den Herrn Jesus in seinen Leiden betrachten, dann werden wir selbst motiviert. Jeżeli będziemy Pana Jezusa rozważali w Jego życiu tu na ziemi,
to będziemy z tego czerpali motywację dla naszego życia. Wir ermüden da nicht. Wtedy nie zmęczymy się, nie zniechęcimy się. Wenn wir ermüden, dann werden unsere Schritte langsam. Jeżeli upadniemy na duchu, to nasze kroki spowolnią się. Aber das hat oft eine innere Ursache. Ale to bardzo często ma też i przyczynę wewnętrzną. Die Seelen sind ermattet. Dlatego, że te dusze nasze są utrudzone. Wir haben also gesehen, wir sollen auf den Herrn ausgerichtet diesen Wettlauf bestreiten und alles Hindernisse wegtun. Widzieliśmy, że mamy naszą drogę dalej z wytrwałością podążać, patrząc na Jezusa. Jetzt kommt er auf den praktischen Teil zu sprechen, Vers 4. Kommt auf den praktischen Teil zu sprechen, ihre Umstände, sie hatten noch nicht bis aufs Blut widerstanden. I teraz rozpoczyna w wierszu czwartym mówić o tej praktycznej części dotyczącej ich ucisków, na jakie oni byli wystawieni. Das heißt, sie brauchten ihr Leben noch nicht als Märtyrer zu geben. I tutaj mówi o nich, że oni jeszcze do tej chwili nie musieli jeszcze się sprzeciwiać aż do krwi, a to oznacza, że nie musieli swojego życia złożyć w ofierze jako męczennicy. Er zeigt in diesem Abschnitt, dass die väterliche Zucht ein Privileg der Söhne ist. I w tym urywku on im pokazuje dobitnie, że ta ojcowska karność, jaką biorą na siebie, to jest przywilejem właśnie synów. Wir gehen ja alle durch Schwierigkeiten hindurch. Dlatego, że my wszyscy przechodzimy przez trudności. Dann können wir uns ärgern über die Mitmenschen. Możemy być zgorszeni współobywatelami oder über sonst was. Albo obojętnie z jakiego innego powodu. Aber der Schreiber sagt hier, denk doch mal an, das ist ein Privileg der väterlichen Zucht. Ale pisarz tego listu mówi im wyraźnie, pomyślcie sobie, że to wszystko jest właśnie wasz przywilej znosić tą karność ojcowską. Dann kriegen die Übung eine ganz andere Komponente. Wtedy te doświadczenia, w których się znajdujemy, otrzymują całkowicie inne komponenty. Wir bringen sie mit unserem himmlischen Vater in Beziehung. Dlatego, że my w te doświadczenia włączamy naszego niebiańskiego Ojca. Und wissen, dass er gerade mit diesen Umständen Segensabsichten verknüpft. I wiemy, że właśnie akurat przez te okoliczności trudne, w jakich się znajdujemy, On chce włączyć w nasze życie swoje błogosławieństwo. Und wir sind ja seine Söhne. A my przecież jesteśmy Jego synami. Er kennt uns vollkommen. On przecież zna nas doskonale. Jetzt gibt es zwei Schwierigkeiten. I teraz pokazuje, że mogą powstać dwie trudności. Dass wir die Züchtigung des Herrn für gering achten. Że my zaczniemy teraz tutaj ćwiczenie tego ojcowskie nie doceniać. Wir setzen uns einfach über die Übung hinweg, bringen sie nicht in Verbindung mit Gott. Po prostu spoglądając ponad tymi doświadczeniami, nie widzimy tego, że one mogą być nam podarowane przez Boga. Oder wir sind solche, die durch die Übung dermaßen deprimiert werden, dass wir auch keinen Mut mehr haben. Albo może być, że będziemy takimi, którzy przez te doświadczenia jesteśmy tak dalece już zniechęceni, że całkowicie to powoduje naszą zdeprymowanie. Beide sind Gefahren, die uns den Segen rauben. Obydwa te sposoby reagowania są tym niebezpieczeństwem, które mogą nam zrabować błogosławieństwo. In Vers 6 wird nochmal der Segen der Züchtigung herausgestellt. W wierszu szóstym jeszcze raz jest przedstawione to karanie ojcowskie jako objaw miłości. In Vers 7 wird noch einmal gesagt, dass es ein Privileg der Sohnschaft ist. W siódmym wierszu jest to dobitnie pokazane, że to jest właśnie przywilejem synostwa. Und dass wir alle der Züchtigung des Vaters unterordnet sind.
i że wszyscy jesteśmy wystawieni na znoszenie karności ze strony Ojca. Da ist keiner im Volke Gottes, der dieser Zucht des Vaters nicht unterliegt. Nicht? Unterliegt. Jeder wird gezüchtigt. A więc nie ma nikogo takiego, który by nie podlegał pod karność ojcowską. Dann gibt es in Vers 8 noch Personen, die nicht gezüchtigt werden. A w wierszu 8 mowa jest o takich osobach, które nie są karcone, karane. Aber das sind keine Söhne. Ale mowa jest tutaj o nich, że oni nie są synami. Wir alle sind Söhne und deshalb unterliegen wir der Zucht. A ponieważ my wszyscy jesteśmy synami, to podlegamy pod karność ojcowską. In Vers 9 sagt er, im natürlichen Leben ist es genauso. I w 9 wierszu on mówi, również i w naszym codziennym życiu tak samo to wygląda. Unsere irdischen Väter haben uns auch gezüchtigt. Nasi ziemscy ojcowie również nas karcili. Deshalb haben wir sie auch gefürchtet. Z tego powodu również ich szanowaliśmy, albo można powiedzieć, baliśmy się ich. Aber wenn das im irdischen Leben schon so war, wie viel mehr sollten wir im geistigen Leben das so zeigen? A jeżeli już tak sprawa wygląda w naszym ziemskim życiu, to o ile bardziej w naszym duchowym życiu. Wir sollen im Vater der Geister unterwürfig sein und leben. I tak my powinniśmy poddać się Ojcu Duchów, aby dalej żyć. Mit anderen Worten, er sagt, sage ja, Vater, also ist es wohlgefällig vor dir. Innymi słowami można to tak określić. Powiedz tak, Ojcze, tak, Ty masz w tym swoje upodobanie. Gott erwartet nicht, dass wir seine Handlungen verstehen. Bóg w żadnym wypadku nie oczekuje od nas tego, abyśmy Jego sposób postępowania rozumieli w naszym życiu. Aber indem wir sagen, ja, Vater, ale jeżeli my powiemy tak, Ojcze, respektieren wir seine Handlungsweise. To wtedy będziemy respektowali Jego sposób postępowania z nami. Und das Ergebnis ist Leben. I skutkiem tego będzie życie. Das meist Leben im Genuss der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Życie w tej radości, społeczności z naszym niebiańskim Ojcem. Wie schön ist das, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen und erkennen, dass da jemand ist, der Verständnis für uns hat. Jakie to jest piękne, jeżeli idąc przez te okoliczności życiowe, wiemy o tym dobrze, że mamy kogoś takiego, który nas w tym rozumie. Und so dürfen wir bei dem himmlischen Vater auch Verständnis für unsere Situation erleben. I tak my możemy też i w tym niebiańskim Ojcu odbierać ten zrozumienie dla naszych okoliczności. Die irdische Zucht war nur für kurze Zeit. Ta ziemska karność była tylko, byliśmy na nią wystawieni tylko przez krótki czas. Und sie war auch subjektiv. I na pewno żeśmy ją odbierali w subiektywny sposób. Nach dem Maßstab unserer irdischen Väter. I było to według tej miary naszych ziemskich ojców. Der himmlische Vater aber erzieht zum Nutzen. Ale nasz niebiański Ojciec, on nas wychowuje dla pożytku naszego. Damit wir praktisch seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Abyśmy byli w praktyce uczestnikami Jego świętości. Wir sind geheiligte. My jesteśmy uświęconymi. Aber hier geht es um die praktische Heiligkeit. Ale tutaj chodzi o urzeczywistnienie naszej praktycznej świętości. Und die väterliche Zucht hat das Ziel praktische Heiligkeit. I ta jego ojcowska karność ma właśnie na celu, abyśmy dostąpili tej świętości w naszym praktycznym życiu. Das heißt innere Übereinstimmung und Hinwendung auf Gott. To znaczy, żebyśmy byli w jednomyślności z Nim i skierowali swoje życie na Niego. Er erklärt in Vers 11, dass die Züchtigung immer ein Gegenstand der Traurigkeit ist. I wyjaśnia im, że kara nie zawsze jest tym czynnikiem bolesnym w naszym życiu. Aber das Endergebnis ist die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Ale efektem końcowym jest właśnie błogi owoc sprawiedliwości. Da ist auf einmal Frieden da.
da ist auf einmal Frieden da. Bo okazuje się, że nagle pojawia się pokój. Auch wenn man noch in einem Sturm ist. Nawet jeżeli się jest w trakcie burzy życiowej. Petrus sollte hingerichtet werden. Na przykład Piotr miał być następnego poranku osądzony. Das Urteil war gesprochen. Wyrok nad nim już był wypowiedziany. Aber der Mann war in dem Bewusstsein, ich ruhe in der Hand des Herrn. Ale ten mąż był w pełnej świadomości tego, że on jest w ręce Pana. Und so konnte er schlafen. I to spowodowało, że mógł w tych okolicznościach spać spokojnie. Da war keine Bürde der Sorge. Nie było na nim żadnego ciężaru troski. Auch in diesen widrigen Umständen hat Petrus den Herrn verherrlicht. Również i w tych trudnych okolicznościach Piotr właśnie uczcił Pana. Er tat das, was richtig war. On uczynił to, co było właściwe. Und als er hinterher befreit wurde, ale gdy później on został wyzwolony z tych więzów, hatte sich vertieft, motiviert, dem Herrn gewidmet. To pogłębiła się jego wiara i z większym zaangażowaniem poświęcił się służbie dla Pana. Er hatte erklärt, dass die väterliche Zucht ein Privileg ist. On tutaj wyjaśnia odbiorcom tego listu, że ta ojcowska karność jest ich przywilejem. Und das wunderbare Ergebnisse damit verknüpft sind. I że cudowne wyniki z tym są zawsze związane. Deshalb kann er jetzt in Vers 12 sagen, dass wir motiviert unseren Weg gehen sollen. I dlatego może on im w wierszu 12 powiedzieć, że oni zmotywowani tym słowem mogą dalej iść swoją drogą. Indem wir auch gegenseitig uns die rechte Hilfe sind. A również i my możemy być w właściwy sposób również dla siebie nawzajem pomocą w tym względzie. Der ist einer, der nicht mehr aufrecht steht. Bo może być wśród nas ktoś taki, który już nie potrafi stanąć prosto. Takiemu musimy pomóc wyprostować się. Może być i też ktoś taki, który swoimi rękoma nie potrafi już czegoś uchwycić. Również i takiego możemy zmotywować. Może być ktoś taki, który ma też omdlałe kolana. So einer kann gar nicht mehr laufen. Taki nie może w ogóle już chodzić. Und wir sind aufgefordert, einander in der rechten Weise zu begegnen. I my jesteśmy wzywani do tego, abyśmy jedni drugim wychodzili naprzeciw we właściwy sposób z pomocą. Er sagt in Vers 13, macht gerade Bahn für eure Füße. I w 13 wierszu zwraca się do nas i prostujcie ścieżki dla nóg waszych. Das heißt, seht zu, dass alles zielorientiert läuft. To oznacza, patrzcie albo uważajcie, żeby wszystko było w waszym życiu zorientowane do tego jednego celu. In eurem persönlichen Leben, wie auch in dem gemeinsamen Leben. W waszym osobistym życiu, jak również też i w waszym społecznym życiu w zborze. Denn sonst kommt das Lahme vom Weg ab. Bo jak tak nie będziecie robili, to wtedy to, co jest chrome, może zboczyć z drogi. Lahme. Können wir an Demos denken, nicht? Demas können wir daran denken. Jeśli chodzi o chromych, to może w tym miejscu pomyślimy o Demasie. Mitarbeiter Paulus gewesen. Przecież on był współpracownikiem Pawła. Da muss er in 2 Timotheus 4 sagen, er hat den Wettlauf, den die Weltlieb gewonnen. A Paweł musiał w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale napisać o nim, że Demas świat umiłował. Das Lahme soll geheilt werden. Ale właśnie to, co jest chrome, powinno być uzdrowione. Dazu ist Liebe erforderlich, geistiges Verständnis erforderlich. W tym celu potrzebna jest miłość, jak również też i duchowe zrozumienie. Aber auch Bereitwilligkeit, sich helfen zu lassen. Ale również ze strony tego, który jest chromy, musi pojawić się gotowość przyjęcia pomocy od drugich. Damit diese Aktivität
innym Wettlauf sichtbar wird. Aby ta aktywność w tym biegu na bieżni była u wszystkich jednakowo widoczna. In Vers 14 weist er auf den Frieden hin. A w wierszu 14 zwraca im uwagę na sprawę pokoju. Und auch auf die Heiligkeit. Jak również też i na sprawę uświęcenia. Wieder zwei Punkte, die hindernd sind, um die Herrlichkeit des Herrn Jesus anzuschauen. A więc znowu są tutaj wymienione dwie sprawy, których jeśli będzie brakowało, to nie będziemy mogli oglądać chwały Pana Jezusa. Der Jesus hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Pan Jezus uczynił pokój przez krew krzyża swojego. Aber jetzt müssen wir auch als Glaubende den Frieden genießen. Ale teraz zależy to od nas, żebyśmy jako wierzący korzystali, cieszyli się z tego pokoju. Jeżeli będziemy sami z tego pokoju korzystać z radością, to ten pokój będzie się również też i rozprzestrzeniał. Będzie spływał również i na naszych braci i siostry. Und Frieden verbindet er hier wieder mit einem sehr dynamischen Ausdruck. A ten pokój on łączy również z takim dynamicznym określeniem. Jage dem Frieden nach. Dążcie do pokoju. Wir sehen zwei Personen, die hinterherjagen. My widzimy tutaj dwie osoby, które biegną za sobą. Jeder möchte schneller sein. Każdy chciałby być szybszy od tego drugiego. Genau dieses Bild sollen wir auch verfolgen. I dokładnie taki obraz powinniśmy mieć zawsze przed oczami. Ale nie powinniśmy tylko podążać do pokoju, ale również też i do uświęcenia. Das bedeutet, dass wir getrennt sind von aller Art des Bösen. A to oznacza dla nas w praktyce, abyśmy byli odłączeni od wszelkiego rodzaju zła. Sünde im Hebräerbrief ist besonders das Abfallen von dem christlichen Glauben. Grzech tutaj w tym liście Hebrajczyków jest właśnie charakterystyczny, bo określa odpadnięcie od wiary chrześcijańskiej. Das zeigt Hebräer 3. To pokazuje trzeci rozdział tego listu Hebrajczyków. Aber Hebräer 13 spricht auch von ganz praktischen Sünden. Ale również też i 13 rozdział tego listu do Hebrajczyków wymienia bardzo praktyczne, zdarzające się w życiu grzechy. Ale to wszystko razem oznacza, abyśmy byli skierowani na Boga. Es ist also nicht uns überlassen. A więc ta sprawa nie jest zostawiona nam samym, sondern wir sollen laufen, indem wir Frieden verbreiten. Ale my powinniśmy być w tym biegu, gdy rozprzestrzeniamy pokój. Und indem wir die Grundlage des Wortes Gottes nicht verlassen. Ale jednocześnie, gdy nie opuszczamy podstawowych zasad Słowa Bożego. Der Prophet sagt einmal Friede, Friede, und er ist kein Friede. Prorok w jednym miejscu napisał pokój, pokój, a wcale pokoju nie było. Das ist nicht das, was der Herr will. Das ist nicht das, was der Herr will. Bo to nie jest coś takiego, te wołania o pokój, które by Pan sobie życzył. Nur wenn wir das Wort Gottes anerkennen, ist dann der gottgemäße Friede auch da. Dopiero wtedy, gdy my będziemy Słowo Boże uznawali w naszym życiu jako miarodajne dla nas, wtedy może nastać pokój Boży. Und dann werden wir auch den Herrn schauen. I wtedy, gdy będziemy ciągle patrzyli na Pana. Er schreibt dann auch noch, dass wir an der Gnade Gottes Mangel leiden können. Dalej nam pisze również, że my możemy też i cierpieć z powodu braku łaski Bożej. Johannes sagt, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. A Jan nam napisał, że my wszyscy z jego pełności, żeśmy wszyscy odebrali, mianowicie łaska za łaską. Er ließ sich immer wieder eine neue Gnade schenken. On pozwalał sobie ciągle na nowo nową łaskę podarować. Aber hier ist genau umgekehrt. Ale tutaj ta sprawa dokładnie na odwrót wygląda. Man nimmt nicht mehr die Gnade an. Man nimmt die Gnade nicht mehr an.
Nie przyjmuje się więcej tej łaski. Es kann zum Beispiel dadurch verursacht sein, dass eine Wurzel der Bitterkeit da ist. A przyczyną tego może być, że w nas może zaistnieć korzeń gorzkości. Man denkt nicht daran, dass die Übung doch ein Privileg vom Vater ist. Dlatego, że zapomnieliśmy o tym dalej myśleć, że ćwiczenie jest właśnie przywilejem Ojca. Dass es eine Gnade vom Vater ist. I że to jest właśnie objaw łaski ze strony Ojca. Und dann kommt die Wurzel der Bitterkeit. I jak to zapomniemy, to pojawia się korzeń gorzkości. Eine Wurzel sehen wir nicht. Korzenia my zwykle nie widzimy. Aber eines Tages wird aus der Wurzel eine Pflanze. Ale po pewnym czasie z korzenia wyrasta roślina. Und wie schwer ist es dann, diese Pflanze herauszureißen? I wtedy okazuje się, jak trudno jest taką roślinę wyrwać. Aber diese Wurzel der Bitterkeit sitzt im persönlichen Herzen. A ten korzeń gorzkości może pojawić się w sercu każdego osobiście. Und wenn diese Bitterkeit sich dann breit macht, i gdy tego rodzaju gorzkość się zacznie rozprzestrzeniać, dann führt sie nicht nur zur persönlichen Verunreinigung, sondern viele werden verunreinigt. A to doprowadza nie tylko do osobistego zanieczyszczenia, ale również i przezeń może być pokalanych wielu. Da ist dann von Frieden und Heiligkeit absolut nicht zu sehen. I wtedy nie będzie w ogóle widocznego pokoju i świętości. Es wird ein Beispiel gebracht aus dem Leben Esaus. I tu w 16 wierszu jest przytoczony przykład z życia Ezawa. Geistiger Segen bedeutet ihm nichts. Dla niego te duchowe błogosławieństwa nie miały żadnej wartości. Ein natürliches Essen war ihm wichtiger. Dla niego ten naturalny pokarm był ważniejszy. Hinterher, als er die Konsequenz erkannte, ale później, gdy w swoim życiu poznał konsekwencje swojego postępowania, da wollte er selbst den Segen auch haben. To chciał, zapragnął również też i te błogosławieństwo otrzymać. Aber es ging ihm nicht, ale nie zostało mu już udzielone. Um die Segensquelle, sondern um den Segen ohne die Quelle. Es ging ihm nicht um den großen Gott, der den Segen schenkt. Bo jemu nie chodziło o tego wielkiego Boga, który chciał podarować błogosławieństwo. Jemu chodziło o tylko błogosławieństwo. To dokładnie to samo, co oglądamy w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. Bo ten, okazało się, że ten młodszy syn chciał otrzymać tylko pieniądze, a nie ojca. A starszy syn? Wollte auch nur die Vorteile haben, aber auch den Vater nicht haben. On chciał też mieć swój własny pożytek z służby dla ojca, ale też bez ojca. Was ist größer? Co jest większe? Der Segen oder die Segensquelle? Błogosławieństwo czy źródło błogosławieństwa? Immer die Segensquelle. Na pewno zawsze źródło błogosławieństwa. Wenn wir darüber nachdenken, ist uns das allen klar. Gdy dobrze się nad tym zastanowimy, to staje się dla nas wszystkich to jasne. Doch der Feind versucht uns immer auf die Umstände zu fixieren. Ale diabeł zawsze stara się nasz wzrok unieruchomić w spojrzeniu na okoliczności życia. Und uns deshalb Mut loszumachen und die Motivation zu rauben. I chce nas zniechęcić i zabrać nam motywację. Wir haben also gesehen, wir haben hier den christlichen Wettlauf. I tak oglądaliśmy w tym rozdziale, że przed nami znajduje się ten bieg w życiu w życiu wiary. Wir sind motiviert, wenn wir auf den Herrn schauen. I będziemy zawsze zmotywowani, jeżeli będziemy ciągle patrzyli na Pana. Da gibt es Gefahren, die wir erkennen und abstellen müssen. Ale w tym biegu są niebezpieczeństwa, które musimy rozpoznać i musimy je odłożyć. Wir alle unterliegen der väterlichen Zucht. Następnie oglądaliśmy, że wszyscy podlegamy pod karność ojcowską. Aber der Herr ermuntert uns. Ale Pan nas w tym zachęca.
damit wir in Gemeinschaft mit ihm unseren Weg weitergehen. Abyśmy w społeczności z nim dalej naszą drogą życia szli. Und so ein Segenskanal sein können. I w ten sposób stali się również dla innych kanałem błogosławieństwa. Zielpunkt war hinschauend auf Jesus. Tym ważnym punktem było to, żebyśmy spoglądali na Jezusa, patrząc na Jezusa, drugi wiersz. Und das hatten wir in Kapitel 2 auch gesehen. I to, co żeśmy również i w drugim rozdziale oglądali tego listu do Hebrajczyków. Wir wollen zum Abschluss den Vers noch einmal lesen. I na zakończenie ten wiersz jeszcze przeczytajmy. Hebräer 2, Vers 9. Hebrajczyków, drugi rozdział, dziewiąty wiersz. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem zacierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci dla każdego. Ja, lasst uns mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus. I dlatego my, spoglądając na Jezusa, dalej biegnijmy w tym biegu wiary.